Jest 19 lutego 2024. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek Królewskiej Kroniki. Jeszcze w 2010 roku fakt informował, ale wstyd, wyrzucili Polaka z Brukseli. Był aż dwa miesiące na swoim stanowisku, po czym został w atmosferze skandalu zwolniony. Pewnie się Państwo niego martwili, ale pragnę Państwa uspokoić. Dzisiaj Pan Andrzej. Został powołany na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Polskie inwestycje i handel mogą być spokojne. Brawo, brawo, brawo.